Niech się pan nie drze. To nie była spokojna dyskusja. Długofalowym celem lobby LGBT jest zniszczenie małżeństwa i rodziny. Ruchom totalitarnym, a takim jest ruch LGBT, żadne swobody się nie należą. Wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie. Ja dawno nie słyszałam tak wydestylowanej mowy nienawiści. Cała Polska powinna być strefą wolną od ideologii LGBT. Pod projektem ustawy Stop LGBT podpisało się 140 tysięcy osób. Mowa w nim o tym, że celem zgromadzenia publicznego nie może być propagowanie wprowadzenia małżeństwa lub jakichkolwiek przywilejów prawnych dla związków osób tej samej płci. To w praktyce oznacza zakaz takich parad równości. Czy o takie wychowanie naszych dzieci nam chodzi? Nie wymarzecie Rzeczpospolitej Polskiej tęczowej flagi i tęczowych rodzin. To są manifestacje bardzo często obsceniczne, po prostu obrzydliwe. Jeśli ten projekt wejdzie w życie, Polska stanie się największym homofobem Europy. Wśród autorów projektu ustawy Stop LGBT Kaja Godek, inicjatorka zmian w ustawie antyaborcyjnej. Dyskutujemy o projekcie Stop LGBT, żeby przestać kpić z konstytucyjnej zasady ochrony rodziny, kiedy policja ochrania paradę LGBT, a gazuje kontrmanifestantów. Ja jestem osobą, przeciwko której wymierza pani ten projekt. Ja jestem osobą, której pani chce nakazać śmierć publiczną. Posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wnioskowali o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Prawo i Sprawiedliwość o skierowanie do prac w komisji. To jest projekt obywatelski. Co do zasady nie chcemy, by projekty obywatelskie, by obywatele poczuli się traktowani w sposób niepoważny. Nie chcemy ich odrzucać w pierwszym czytaniu. Anna Ubian-Halicka, Polsat News.